bilety. Bilet dla dziecka 10 euro, dla dorosłego 17. W tej jaskini całość zajmie nam około 1 godzinę i idziemy dookoła jaskini 1200 metrów i 25 metrów w dół schodzimy. Okej, a teraz idziemy zjeść churros i napić się kawy. Zamówiliśmy sobie pączka i churros. Na churros musimy poczekać 10 minut. Dostaliśmy takie coś i zacznie nam pipkać, jak churros będą gotowe. No i nasze churros są już gotowe. Idziemy odebrać. Trafia. I wracamy. Poprosimy o cenę ciastek. Dobre? Tak? Palce w górę? Jak można słodzić coś, co wam też słodzi. Smakują? Nie. Aha. Jedną z przyczyn, dla których bardzo długo zastanawialiśmy się, czy tu przyjechać, czy nie, był fakt, że przeczytaliśmy, że w bardzo małej przestrzeni stłaczane jest bardzo dużo ludzi. No i na naszą godzinę kolejka, która cały czas się dochodzi, w sensie pojawia, wygląda tak. To miejsce musi być naprawdę popularne, bo przyjeżdżają tutaj zorganizowane wycieczki autobusowe. Są po prostu ludzi tutaj pełno. Czas start. Wejście mamy na godzinę 12. Jest godzina 12. Zobaczymy, ile zajmie nam przejście i dostanie się do środka. No, na moje oko jest gdzieś w tej kolejce około setka ludzi. Jak nie lepiej. Już jest po godzinie 12, 5 po. I nawet jeszcze nie jesteśmy blisko wejścia. No, normalnie czuję się jak na lotnisku jakimś. Czas stop. Tata, pokaż, którą masz godzinę. No i wchodzimy do jaskini. Niesamowite. Cudne. Ciężko, naprawdę ciężko oderwać wzrok. Miejsce jest przecudowne. Cyka zdjęcia. Non-stop. Nagrywa i cyka zdjęcia, tak? Nie. A co robisz? Video. Video. No to mówię, że nagrywasz. Jaskinia jest fajna, ale my musimy śpieszyć się na koncert. Tu widać ogrom tych ludzi. Ile tutaj jest ludzi?
dobra, nie widać. Siedzimy i płyniemy. Światło jest kiepskie, ale płyniemy. Skończyliśmy właśnie wycieczkę po jaskini. Jaskinia jest bardzo ładna jest jaskinia. Naprawdę jest wielka, pełna stalagmitów, stalaktytów. Jest cudowna po prostu. Śliczna, ale duża, naprawdę niesamowicie piękna. Ale jest bardzo dużo ludzi. Cały ten klimat tej jaskini jest zepsuty po prostu tym, że idzie się w ścisku cały czas. I cały czas cię poganiają. Chciałabym powiedzieć, że jaskinia rozczarowuje, ale to nie tak, bo jaskinia jest naprawdę fajna. Samo miejsce jest bardzo fajne, bo jest i dużo miejsc, gdzie można sobie usiąść na zewnątrz, można przynieść swój własny prowiant, można zjeść w restauracji, kupić sobie lody. Te ceny naprawdę nie są wygórowane. Jedyne, co tam nie działa, jedyne, co tutaj nie działa, to właśnie samo przejście po tej jaskini. Wydaje mi się, że organizator próbuje tam wcisnąć jak najwięcej ludzi, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy. I to później rzutuje na odbiorze tego naprawdę przepięknego miejsca.